Magazyn Echo Wrocławia dziś rozpoczynamy na tafli, bo sezon łyżwiarski ruszył pełną parą. Za oknami co prawda piękna polska złota deszczowa jesień, ale fani zimowych sportów śmiało już mogą zacząć trenować. Jako jedno z pierwszych wystartowało lodowisko Orbita przy ulicy Wejherowskiej we Wrocławiu i to tutaj dziś dla Państwa będziemy. Dziś też będziemy mocno związani z lodem, choć mam nadzieję, że w tym stwierdzeniu nie będzie dużo dosłowności i oszczędzimy sobie upadków. Ale oczywiście to nie wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Sprawdźmy, co jeszcze dziś w programie. Powiemy Państwu o modzie. Modzie na kranacha w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Wystartowały Dni Wzajemnego Szacunku organizowane przez Synagogę pod Białym Bocianem i o nich też Państwu powiemy. Zapowiemy też Jazztopad w Narodowym Forum Muzyki. Zaczynamy! Jeśli ktoś z Państwa ma problemy z jazdą na łyżwach, albo na przykład nie wie jak zacząć, to tutaj cały czas jest Pani Małgosia, która chętnie podpowie. Pani Małgosiu, ja najpierw muszę zapytać o Pani osiągnięcia, bo tutaj widzimy, że Pani jeździ doskonale. Proszę powiedzieć, jak to było do tej pory? Powiem skromnie, że osiągnięć wielkich w jeździe figurowej raczej nie mam. Jeżdżę na łyżwach od bardzo dawna, swego czasu. Zrobiłam instruktora jazdy figurowej na lodzie. No i kiedy otworzyła się szansa, żeby uczyć młode pokolenie i nie tylko, zaczęłam uczyć na wrocławskich lodowiskach. Wcześniej jeszcze była ta firma DOSIR, MOSIR, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, potem Dolnośląski. No a w tej chwili jest nasze centrum treningowe Spartan, w którym zostałam zatrudniona jako jedna z wielu instruktorów, którzy prowadzą tutaj zajęcia. Zajęcia są popularne. Ale ja muszę wrócić do tych początków. Skąd właściwie ta miłość do sportu, do łyżew? Bo to chyba miłość na całe życie. To ciężko powiedzieć skąd. To się po prostu w sobie albo ma, albo nie ma. Ale ktoś pani w to zaszczepił? Jak to było? Nie, nie, nie. Ja bardzo blisko lodowiska mieszkałam swego czasu. I kiedy słyszałam ten gwar z lodowiska, to było coś takiego, co już chyba człowieka na całe życie urzekło. A to jako dziecko? Jako dziecko, tak. Jako dziecko. Ponieważ bardzo lubiłam jeździć na łyżwach, to nawet jeździłam z góry, oblodzonej góry, nie na nartach, tylko na łyżwach, no bo na nartach się nie dało. Na nartach tylko po śniegu. W związku z tym, no oczywiście nie obuło się również bez kontuzji podczas tego całego życia sportowego. Ale zawsze jakoś się z tego wykaraskałam, no i jak widać jestem. Dobrze, to teraz koniec rozmów, zabieramy się do pracy. Pani Małgosiu, jak zacząć? Jeżeli poważnie traktujemy rozpoczęcie nauki na łyżwach, bezwzględnie musimy pamiętać o tym, żeby sylwetka była wyprostowana, lekko. Mam nadzieję, że ta ostatnia lekcja się nam dziś nie przyda, ta dotycząca upadania. Myślę, że jesteśmy już gotowe i możemy ruszać. Tutaj mamy już towarzystwo na lodowisku, więc nic, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zacząć jazdę. Ruszamy, Pani Małgosiu. No, ja to tak po swojemu trochę jeżdżę. Teraz zostawiamy na moment trening na lodzie, by powiedzieć Państwu o nietypowych warsztatach hafciarskich zorganizowanych w ramach Dni Wzajemnego Szacunku
przez synagogę pod Białym Bocianem. Tak naprawdę jadąc na te zajęcia, nie wiedzieliśmy, dlaczego właściwie znalazły się w programie i czego możemy się po nich spodziewać. Teraz już wiemy. Prowadząca Daniel przyjechała tutaj z Izraela, by przybliżyć wrocławianom tradycje żydowskie. Jej rodzinę nie oszczędził Holokaust, a jedyną pamiątką, jaka pozostała po jej przodkach, jest obrus, który haftowała ciotka jej babci jeszcze przed wojną. W szkole podstawowej się uczyłam haftować na pracach ręcznych. Teraz nie wiem, jak to wygląda u dzieci, ale tu z ciekawości po prostu przyszłam, bo bywam tutaj czasami w gminie żydowskiej na innych różnych uroczystościach. I koleżanka Jola zachęciła. Wcześniej już haftowałam, w podstawówce się nauczyłam, a potem haftowałam dla przyjemności dla kogoś na urodzinie, więc pomyślałam, że ciekawie by było przyjść na takie warsztaty. Kiedy ja byłam mała, moja babcia uczyła ja, jak robić haftować. I to dla mnie jest bardzo żydówka tradycja. Ona zawsze mówiła, jak swoja rodzica zawsze haftowała razem. I dla mnie, kiedy ja myślałam, co ja mogę robić dzisiaj, myślałam, że to będzie bardzo dobra okazja, jak robić, co kobieta robiła tutaj i w innym miejscu, w Polsce, w Niemczech, cały świat, co oni robią i możesz zobaczyć, że mamy tutaj tylko kobiet i to będzie jak moja rodzica robiła 100 lat temu. I co będziemy robić dzisiaj? Mamy motyw Żydów, słów po hebrajsku i też jest opcja, kto chce robić, co oni chcą. I będzie tutaj jaki atmosfera, że każda osoba może robić, haftować, co oni chce. Dni wzajemnego szacunku wzięły się stąd, że w 1938 roku w Breslau naziści zniszczyli tak zwaną nową synagogę. W tym dniu, tej nocy właściwie, zniszczono wiele synagog w różnych miejscowościach. Zniszczono też sklepy, prywatne mienie Żydów. I dlatego właśnie chcielibyśmy przypomnieć o tym, że takie wydarzenie miało miejsce. Przede wszystkim po to, żeby to się już więcej nie powtórzyło. Wiadomo, że różne rzeczy się dzieją, także dziś też są jakieś sytuacje antysemickie, nieprzyjemne, więc nie chcielibyśmy, żeby one miały miejsce w naszym mieście. Dlatego organizujemy Marsz Wzajemnego Szacunku, po to, żeby pokazać, że Wrocław jednak może być miastem otwartym dla wszystkich, niezależnie od koloru skóry, wyznania, poglądów. Teraz przyszedł już czas, by powiedzieć Państwu, co nowego czeka w Muzeum Narodowym. Moda na kranach, a to wystawa prac jednego z najsłynniejszych portrecistów renesansu, Lukasa Cranacha, oraz artystów, którzy inspirowali się jego twórczością. Malarz wraz z synem oraz współpracownikami stworzyli swoistą fabrykę. Spod ich pędzli wychodziły tysiące obrazów, wszystkie sygnowane były znakiem skrzydlatego węża. Często myślimy o malarzach jako natchnionych twórcach, którzy w zaciszu swojej pracowni tam coś tworzą, ale to taka wizja XIX-wieczna. Natomiast Cranach należał do tych twórców, którzy stworzyli właściwie fabrykę, dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, w ramach którego była i drukarnia,
Był tartak, który przygotowywał deski na podobrazia, była apteka, która sprowadzała barwniki po cenach hurtowych. To wszystko było świetnie zorganizowane. Grupa uzdolnionych mniej czy bardziej twórców stale współpracowała z warsztatem, potem się czasami usamodzielniali, wędrowali dalej, roznosili te kranachowskie idee szeroko. A dzieła warsztatu właśnie były standardowo sygnowane tym uskrzydlonym wężem, który był gwarancją jakości. Gościmy tutaj kilka naprawdę najwyższej klasy dzieł sztuki, które zaznaczają znaczenie Kranacha dla malarstwa środkowej Europy, w tym wypadku Wrocławia, Śląska, w pierwszej połowie wieku XVI. Wśród tych największych skarbów mamy tutaj Madonnę pod Jodłami, która co prawda nie przyjechała z zbyt dalekiego miejsca, tylko z Muzeum Archidiecezjalnego po drugiej stronie Odry. Ale obraz jest tej rangi, może tak mało nawet znany wrocławianom, że trzeba było koniecznie nadrobić te zaległości. Ta wystawa stała się okazją, żeby go pokazać jeszcze raz. Na Madonnie z Dzieciątkiem, czyli tej Madonnie pod Jodłami wrocławskiej, leży sygnet Kranacha. To nie jest po prostu tylko wąż taki, jaki był takim logo firmy. Leży wprost sygnet Kranacha z tarczą herbową, odwróconymi jak na sygnecie literami LC. Czyli Kranach sam potraktował tą sprawę bardzo poważnie. Sygnował obraz nie tylko odbiciem, ale samym sygnetem, zaznaczając jego wyjątkową rangę. Na naszej wystawie takim bardzo interesującym punktem jest obraz przedstawiający Judytę z głową Holofernesa, ale obok niej bardzo podobny temat, który Kranach też często podejmował. Drugi biblijny temat to Salome z głową świętego Jana Chrzciciela. Obraz bardzo ciekawy dla zwiedzających. Atrakcja przyjechał do nas z Budapesztu. Udało się odtworzyć praktycznie całą historię tego obrazu. To się nieczęsto zdarza, chociaż się bardzo staramy. Prawdopodobnie wszystko odbyło się tak, że obraz powstał właśnie w warsztacie Kranacha, dzieło pewnie może jego syna Lukasa Młodszego, może też tatuś coś tam też przy nim majstrował. I trafiło albo w ramach wyprawy ślubnej albo w ramach testamentu w ręce córki Lukasa Młodszego, czyli Barbary, która była żoną wrocławskiego aptekarza. Tutaj coś o obrazie usłyszał Rudolf II, cesarz rezydujący w Pradze, napisał pismo do Rady Miejskiej, że chciałby tą Judytę z głową Holofernesa. Ci odpisali, że nie ma Judyty, ale jeżeli cesarz będzie tak łaskawy, to chętnie podarują właśnie tą Salomę i podarowano to cesarzowi. Potem wędrowała z Pragi do Wiednia, z Wiednia do Bratysławy, a teraz jest w zbiorach budapesztańskich, dzisiaj u nas na wystawie. Kranach malował obrazy o tematyce religijnej, to naturalne w tamtym czasie, był przecież malarzem dworu, malarzem tym, którego twórczość określała kształt sztuki reformacji w samych ich początkach, więc tematyka biblijna była mu z natury bliska, ale lubił też malować w ogóle kobiety, nagie postaci, to zresztą
łączy się z tym, co w renesansie interesowało licznych malarzy i zawsze to było trochę takim pretekstem, prawda, ten temat, żeby się zająć pięknym aktem. Więc mamy Adama i Ewę z Muzeum Narodowego w Warszawie, mamy no, troszkę przycięty kiedyś ze względów pewnie moralnych dolną część. Bardzo piękny obraz z Adamem i Ewą z Zamku Królewskiego w Warszawie, oba wspaniałe. Wystawa, którą mogli Państwo zobaczyć w naszym materiale, niewątpliwie sprawiła, że we Wrocławiu zapanowała moda na Cranacha. Ale w naszym mieście w listopadzie szczególnie modny staje się także jazz. A jak połączymy słowo jazz i listopad, no to wychodzi nam jazztopad, czyli impreza, która już na stałe wpisała się w kalendarz miejskich imprez. Tak, zapraszamy do Narodowego Forum Muzyki na jazztopad. W tym roku wyjątkowa edycja, jak zawsze wyjątkowa. Wspaniałe gwiazdy, Charles Lloyd, Herbie Hancock. Charles Lloyd przyjeżdża do nas ze swoją prapremierą. On specjalnie kocha Wrocław i dla nas już po raz kolejny napisał kompozycję. A oprócz tego cały szereg wspaniałych wydarzeń i warsztaty, i spotkania z artystami, i Maciek Obara ze swoją płytą, którą wydał w wydawnictwie ECM, jeden z najsłynniejszych wydawnictw płytowych na świecie. I znalazł się koło takich wspaniałych artystów polskich jak Stańko na przykład. Zapraszamy serdecznie również na takie wydarzenia, które są skierowane dla najmłodszych. Już po raz kolejny razem z Nowymi Horyzontami organizujemy specjalny cykl koncertów dla dzieciaczków. To jest Jazz Morning Kids i to będą specjalne pokazy bajek do żywej muzyki jazzowej. Coraz większą popularnością te wydarzenia się cieszą. Sporo wydarzeń. Od 17 do 27 listopada serdecznie zapraszamy. Czyli rozumiem, że zaszczepiamy jazz już u najmłodszych. Absolutnie tak. Dzieci są cudownymi odbiorcami, bawią się doskonale i później chcą przychodzić tutaj na poważne koncerty jazzowe. Myślę, co ważne, też obok dużych koncertów w Narodowym Forum Muzyki jest także miejsce na małe, kameralne koncerty w prywatnych mieszkaniach. Tak, to jest już kolejna sprawdzony pomysł podczas listopadu. Bardzo wielu mieszkańców Wrocławia z wielką przyjemnością oddają swoje powierzchnie, lokale po to, żeby spędzić absolutnie wyjątkowy wieczór. Otóż, proszę Państwa, mamy jak zwykle nadmiar tych mieszkań, za co bardzo, bardzo dziękujemy. A gwarantujemy wszystkim, którzy będą brali udział w tych koncertach, że to jest takie wydarzenie, którego się nigdy nie zapomina. I no, jest absolutnie wyjątkowe, trochę przypomina specjalną atmosferę, która panuje podczas jam sessions. Wyjątkowe gwiazdy, wyjątkowi muzycy w Narodowym Forum Muzyki od 17 listopada. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Tak jak Państwo słyszeli, bilety na niektóre koncerty jeszcze są, ale warto się spieszyć. Programu dobiega już końca, więc pora włożyć łyżwy na nogi i ruszyć na lód. Do wspólnej jazdy zapraszam i Państwa przed telewizorami. Lodowisko przy Wejherowskiej jest czynne codziennie od godziny 17 do 21.
i w weekendy od godziny 8 do 21. A już w kolejnym odcinku magazynu Echo Wrocławia, premiera spektaklu Krakowiacy i Górale w Operze Wrocławskiej, pokażemy też Państwu, jak wrocławianie świętowali Dzień Odzyskania Niepodległości. Za dziś bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia.